proste, przekąskowe dania kuchni regionalnej. To na kulinarnym szlaku specjalność szynku rzeszowskiego. Nasz lokal nawiązuje do klimatów przedwojennych. Mamy tutaj na przykład śledzia po żydowsku, studzieninę, sztukę mięsa z kwaśną kapustą, kaszankę z wątróbką. Studzielinę przyrządzaną według przepisu ze starej rzeszowskiej książki kucharskiej bez dodatku żelatyny. Do przygotowania studzieliny potrzebne są nam rapetki, świński łeb, woda, ziele angielskie, liść laurowy, sól, czosnek, pieprz kruszony. Do wody wrzucamy rapetki i świński łeb. Gotujemy to do czasu, aż się rozgotuje. Potem jak wszystko się rozgotuje, przesadzamy wodę do naczynia, a rapety i łeb zostawiamy osobno. Mięso z łeba obieramy i wrzucamy do formy, a wodę doprawiamy solą i czosnkiem. Doprawioną wodę przelewamy do tej formy i posypujemy pieprzem kruszonym.